Jak dobrze zwrócić tego pięknego miejsca, co nie, Simonku? Jerry, no wrócić jest świetnie, tylko musimy uciekać teraz, zobacz! Ale jak to uciekać? Dlaczego znowu goni nas policja? Czy my dopiero wyjechaliśmy z domu? Spokojnie, Jerry, ja się tym uwaga zajmę! Ej, jak my teraz szybko jedziemy i faktycznie uciekłeś tej policji, więc idzie nam całkiem nieźle. Jestem jeszcze ciekawy, Simon, jaki jest nasz pierwszy przystanek na tej wycieczce? Jerry, gdzie jest twój przystanek? Nie wiem, ale muszę iść do kibla, więc tam jest mój! Co, to twój pierwszy przystanek jest w kibelku? Czemu tu w ogóle wchodzisz wyjściem awaryjnym? Możemy to zobaczyć, kto... No co? Dobra, dobra, zamykam te drzwi. Sorry, na nic nie patrzę. Wiecie co? Ja ogólnie widziałem, że gdzieś tutaj jest zamknięta, o właśnie, ta kola. Czyli Creeper Cola. Wyjdziemy sobie na zewnątrz, żeby spróbować, jak ona smakuje. Bierzemy pierwszego łyczka i co się teraz ze mną stanie? Odpadły mi ręce! No halo, jak ja teraz będę chodził na tej wycieczce? Znaczy chodzić mogę, tylko za bardzo nie mogę pić już więcej coli. Ale może za to spróbujemy sobie kierować samochodzikiem. Ej, gdzie są klucze od samochodu? Dobra, jedziemy 90 na godzinę. No za bardzo kierować to nie da rady, bo naprawdę nie mam rąk. No ale z tego, co widzę, to wreszcie dojeżdżamy do jakiegoś pierwszego miejsca, więc Simon, szybko wyłaź z tego kampera wreszcie, gdzie ty jesteś? Czekaj, Jerry, wiesz co, byłem w toalecie. No, to troszkę długo w tej toalecie posiedziałeś, wiesz co, ogólnie ty masz taką... Co jest znowu? Jerry, wiesz co, bardzo brzydka stacja, muszę iść drugi raz. Nie, jak ty zapchałeś tam cały kibel, no jeszcze troszkę się wywaliłeś tutaj, to będzie naprawdę nieciekawie. Ogólnie ten kibel na stacji jest tutaj gorszy kibel, jaki możecie sobie wyobrazić, bo zobaczcie, jak to wygląda. To jest straszne po prostu, więc ja tutaj wchodzić na pewno nie chcę. Simonku, jak chcesz, to proszę bardzo, możesz sobie iść do tego kibelka. Jerry, let's go, jak to dobrze wygląda, tak, pięknie, tak. Pięknie, tam w ogóle jak pięknie pachnie, co nie, gdzie są moje ręce? Ej, dobra, tylko czekajcie, o, tutaj sobie weźmiemy z tej strony. Jerry, tam kola była w środku. Ja próbuję podłączyć tam, co ty niby robisz, nie jest koli z kibla, co się z tobą dzieje? Tak się właśnie kończy, jak próbujecie wypić coś z toalety. No i z tego, co widzę, to samochodu na szczęście tankować nie musimy, bo jest z nim wszystko w porządku i mamy go do fulla zatankowanego, więc Simon, tylko muszę odzyskać jeszcze ręce i co teraz? No nic właśnie nie zrobiłem, przecież mieliśmy zatankowany samochód, a on nagle nam wybuchł. Zatrzymaliśmy się gdzieś na środku autostrady, ponieważ nie działa nam samochód. Po prostu stanął w miejscu i nie chce dalej jechać. Simon, mogę wiedzieć, co ty robisz? Wiesz co, Jerry, bo z silnika jakiś płyn wziąłem i zapakowałem tej bloksy kolki. Jak co teraz? I czemu nasz samochód nagle tak szybko jedzie? Czy ty wylałeś paliwo? Jerry, nie, to haniło paliwo, to jakiś hadopalacz. Ale ty jesteś radioaktywny, człowieku, ty się świecisz na zielono. To bucha nitro było. Da, nitro, ja mam wrażenie, że ty się próbowałeś zmienić swoje routa. Teraz jesteś... Ej, ty nie świecisz nagle, co się z tobą dzieje? No i znowu świecisz, dobra, samo to jest jakaś lampka. Można go włączyć i włączyć i wtedy nam świeci. Ale z tego, co widzę, to coś świeci przed nami. Simon, jedzie w nas samochód. Co tu się dzieje teraz? Pod prądem, czekaj, zatrzymam go. No, zatrzymaj go, wskakuj tam. Ale cię zgniotło, chyba mnie też troszkę wywaliło z butów, z tego, co widzę. I jak to wygląda? O, wróciłeś z powrotem, bardzo fajnie. Czy to wszystko przez... O nie, czemu to zaczyna ruszać? Wiesz co, zaczyna ruszać chyba nasz samochód, bo on jest niezniszczalny. Tu jest pakowane... Jak na surfingu będziesz pływać na tym. Surfujemy sobie na jakimś zniszczonym samochodzie, który jest dosłownie przed naszym samochodem. Wiesz co, ja się boję, że to zaraz zniknie, stąd wypadniesz, Simon. Ej, bo ty na bok odlatujesz! Jadę, już nie jadę. No tak, naprawdę świetnie sobie pojechałeś. Ogólnie, skoro tam leżą te wszystkie zniszczone części od samochodu, to walimy też zbędne rzeczy z naszego samochodu. I podejdźmy sobie tutaj. Jeszcze troszkę się waliłem, bo ktoś tu zajął mokrą podłogę. No i możemy to odczepić, żeby wywalić wszystkie. Ej, nie, moje lejsy, stój! Halo, ja myślę, że to jest tylko papier toaletowy Simona. To walamy stąd, wynocha z tym papierem. Mamy tutaj nawet jakąś jedną kolkę, drugą kolkę, więc mają naprawdę, że one sobie tutaj leżą. I robuksika mamy, patrzcie, złoty robux. Wiem, w jakim miejscu będziemy mogli sobie wydać tego robuxa. Dwa złote robuxy i co jest? Simon, chodź tu szybko do mnie, musimy zejść na dół. Podnieś sobie tego złotego robuksika. Co ty, mogę no, wiesz co, teraz nie jedz go, bo sobie zęby zaraz wykrzywisz. Wychodzimy z naszego kamperka, tak jak widzisz, wszystko jest ładnie zaparkowane na ulicy. I wejdziemy sobie do fabryki cukierku, bo są żetony właśnie do takiej fabryki fajnej. Co jest? I tutaj to kliknąć? Tak, musimy oczywiście to kliknąć z naszym złotym robuksikiem. To jest na pewno nie jakaś rakieta, czy coś? Nie, no co ty, no mówicie, że to jest fabryka cukierków. Zaraz powinna się otworzyć ta brama i będziecie mogli wejść do środka. Co się stało? Czemu nasz samochód właśnie wjechał w ten przycisk? Wydaje mi się, że to mogło... Nie ręcznego. Co? Dobra, faktycznie, to jest racja. Zapomniałem, że coś ręczny. I teraz mamy jakąś awarię, ale mamy cukierki. Halo, czemu są wszędzie guacamole? No to wiesz co, to jest przez to, że samochód wjechał w przycisk i nam się tu popsuło teraz dosyć dużo. Co to jest za kamera? Szybko, co robimy? Drzwi nam się zamykają, wychodzimy czy wchodzimy? Przytrzymamy głową. Dobra, wiesz co, nie, ja stąd wychodzę. Ja w środku na pewno zostaję, bo tam miały być cukierki i samo guacamole. Simon, to się zaraz zgniecie na dół.
No co ty robisz, Simon, wyjdź stąd! No, no dobra, no to mamy po Simonie w takim razie, troszkę go zgniotły drzwi. Nasz samochód jest dalej uszkodzony i mamy jakieś trzęsienie ziemi. Ej, tam właśnie coś wybuchło, co jest pomocy? Co teraz? Ej, nie, czemu jesteśmy w celi? Zostaliśmy skazani na wieczne guacamole. Jak skazani na wieczne guacamole? Dobra, ty masz mocne zęby, Simon, gryzłeś tą monetę robuxową, to teraz przegryź te kraty. Jerry, wiesz, jak pogryzłem tą nóżkę z kurczaka? Ale tak nie nóżkę! O, dobra, co ty robisz? Ej, dobra, czy to będzie działać? Ej, udało ci się, co jest, Simon? Jerry, widzę, że tylko zatrzymaj się łapką góry dla Jerry'ego, bo Jerry jest tak jak ta kola, czyli uwaga... Jaki, wybuchowy? Co ty właśnie uwaga. Pijesz w tym momencie? Malutki, dobra. Mały? No to super, Simon, sobie też zaraz wypiję jakąś dobrą kolkę, tylko wracamy na razie do naszego samochodu. No i na szczęście udało nam się wydostać z tego strasznego miejsca. To naprawdę było straszne, jak możesz zostać zamkniętym w fabryce guacamole. Czy ty właśnie wypadłeś z samochodu? Nie uwierzysz to, Simon, ale zamówiłem dla ciebie coś naprawdę niesamowitego. Wiesz, co to będzie? Pizza? Nie pizza, co lubisz najbardziej pić? Zobacz, jedna, druga, trzecia, czwarta. No co lubisz pić najbardziej? Woda! Nie wodę, no przecież twoim ulubionym napojem jest oczywiście ogromna kola. Zobacz, co tu stoi na ulicy. O, Jerry, co jest? Co jest? Ej, ale zatrzymaj samochód, stój, klucze, klucze, Simon. O, dobra, udało się zatrzymać. Jerry, oddaj bloksikolę. No masz bloksikolę, to jest największa bloksikola, jaka istnieje na tym świecie. Mega kola. A co ty za niego wypijesz? Jest mała. No czyli, wypij ją, wypij. Wezmę łyczka, spróbuję, Jerry, i... No, ej, a weź jeszcze jednego, to może być jeszcze większy. Nie myślałem, że to kola powiększa. Muszę zatrzymać ten samochodzik, stój. O! No to super, ci proszę, zatrzymaj tego samochodu. A my sobie wypijemy oczywiście naszą pierwszą kolkę, żeby się powiększyć. Dobra, pijemy jeszcze jedną. Teraz jestem mniejszy, ej, halo, to jest jakiś skam. Dobra, ja wolę być większy i zostać sobie... O, teraz na tym samochodzie jestem ogromny. Skoro już jesteśmy tacy ogromni, to pojedziemy sobie do kolejnego ogromnego miejsca, Simon. Ej, Jerry, teraz ten samochodzik jest za mały, to musimy tutaj coś tam. No, jest za mały, ja w ogóle bym chciał wejść do środka, jakoś kierować, tylko to jest niemożliwe, ale już jest przed nami. A wiesz, co tym razem mamy? Ej, Jerry, to jest fabryka coli, tym razem prawdziwa? Tak, to jest prawdziwa fabryka coli, nie. Wiesz co? Nie, ja kto to postawił? Poczekaj, nie właśnie tam do góry. Ja bym właśnie chciał wejść jakoś do góry, bo tam jest jakieś tajne przejście, tylko no nie za bardzo wiem, jak tam wskoczyć. Jerry, bloksy kole tu jadą. Ej, dobra, może ja się jakoś pomniejszę, czekajcie, wypijemy nasz syropek. Pomniejszym się troszkę i tak, jeżdżą sobie tutaj bloksy kolki, czy tam jest tajne przejście? Dobra, skakuję do góry, teraz tutaj. Wiem, strzela do mnie. O, troszkę się waliłem z taśmy. Ale już wiem, Simon, zobacz, tu w środku jest tajna kola, taka biała. Ona stoi tutaj do lewej strony, przy ścianie. Wchodzę szybko! Mam ją! Dawaj mi tą kolę! Robię protest przed tą fabryką. Próbowali mnie zabić i w dodatku nie dali mi koli. Ja chciałem tylko jedną kolkę dostać. No proszę, no nic, niestety żadnej koli nie dostałem, ale mamy ich bardzo dużo. Ej, sos kola, wypijemy sobie taką. Simon, co jest swoją twarzą? Jestem strasznie wkurzony! Lecko, to była strasznie zła kola! No to była strasznie zła. Ej, dobra, robimy test i pijemy wszystkie kole na raz, zobaczymy, która będzie najgorsza. O, plus 300 HP, jestem teraz bardzo bogaty. Dalej mamy kolkę, która nie mam pojęcia, co robię. Ej, to jest speed cola, czyli będę teraz jakiś szybki. Faktycznie jestem troszkę szybszy. Kolejna to jest jakaś żółta, zaskakujemy tutaj. Coś stanie, wypiję żółtą. Ej, ja się zamieniłem w samochód. To jest chyba to miejsce, Simon, dojeżdżamy do końca naszej podróży. Nie wierzę, w to udało nam się. Jerry, nie, czy nareszcie pod ten odcinek do końca? Tak, tak, patrz, właśnie. Myślę, że mają być reakcja na to. To jest super reakcja, Simon, jesteś bardzo zadowolony z tego, że tu wreszcie dojechaliśmy. Zobacz, jakie piękne miejsce. O, pięknie, Dobra, zaraz się podniesiemy z tej ziemi. Mamy kawiarnię Starbucks i mamy tutaj normalnie kawusie do wypicia. Jaka dobra kawka, Simonku. Bardzo pyszna. Co my teraz tutaj dalej? Ej, co się znowu? Ej, ja widzę kolory jakieś rozjaśnione. Teraz co jest? Co wypiłeś? I tu coś pisze. No, patrzysz coś za drzwiami, ale nic tam kompletnie nie widzę. Drzwi, szafy z żamkiem, dżan, coś tam. No dobra, nieważne. Ale mi się teraz normalnie kolory rozjaśniły, jak tą kawę wypiłem, więc słuchajcie, to wszystko wygląda naprawdę pięknie. Tak samo jak piękne jest to, że dotrwaliście do końca tego odcinka, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my się widzimy w następnym odcinku. Narka wszystkim! Narka!